kolejny budżet i zmienia się retoryka wypowiedzi. Kiedyś używaliśmy przymiotników prorozwojowy, proinwestycyjny. Teraz mówimy budżet trudny, ja dodam budżet wymuszony. Chociaż to też już z dyskusji poprzedników padło. I przyznam się, że trochę współczuję kolegom dwóm z koalicji rządzącej, którzy mieli ten budżet nie tyle obronić, ale coś na ten temat powiedzieć i powiedzieli. Z tym, że ja siedząc tam i myślę, że to się również przeniosło po części na naszych gości, że poczułem się bardzo zmartwiony raz tonem Państwa wypowiedzi i dwa argumentami, które użyliście. No, powiało smutkiem, może i grozą, przedstawiając to, co przygotowane jest na 2016 rok. A ja chcę troszkę zmienić, być może nawet i tą retorykę wypowiedzi, gdyż spróbuję nie znaleźć plusy, bo to nie jest moją rolą, ale pokazać to, co udało się być może osiągnąć, na co trzeba zwrócić uwagę i co nas ewentualnie to uczy na przyszłość. Powiedziałem, budżet wymuszony. No to i wcześniej w swojej wypowiedzi odnośnie prognozy finansowej mówiłem, że tak, to determinowało poziom zadłużenia, poziom długu, który nam przyrósł przez te lata. I taki ten budżet musiał być. No musiał być z nadwyżką. Ale to jest właśnie ten plus, o którym chcę mówić. Rok 2015 po raz pierwszy osiągnięta nadwyżka budżetowa, 2016 i w prognozie na lata następne. Ano rodzi się pytanie. Czy w takim razie z pełną determinacją, ale nie można było takiego, już nie mówię o nadwyżce, ale przypomnijmy sobie, tu są radni siedzący na tej sali przez ładnych kilka kadencji, moja to jest też trzecia i czy te wszystkie działania, które były wcześniej, nie mogły skłaniać do tego, żeby jednak powalczyć o to, żeby w jakiś sposób próbować równoważyć budżet. Oczywiście nie w każdym roku to było możliwe, ale jak sięgniemy tak retrospektywnie do historii, to pewnie można było coś lepiej w tym względzie zrobić. Proszę Państwa, budżet 2016. No, dochody takie są, jakie można by uzyskać. To koledzy próbowali wytłumaczyć. Uwzględniając pewne sztywne wydatki, to w zasadzie pole marginesu jest bardzo mało. No i to takie jest, jak właśnie mówimy, no, inwestycje śladowe, jeżeli w ogóle to można nazwać inwestycjami, plus jeszcze pewna rezerwa, która jest konieczna i to w zasadzie tyle. Reszta to się wydaje to, co jest konieczne do funkcjonowania miasta. Pytanie, czy ten budżet musiał być taki bolesny? Czy mógł być łagodniejszy? A pewnie mógł być, pod jednym warunkiem, że zwiększylibyśmy, bo kiedy on mógł być łagodniejszy i mniej boleć. Wtedy nie, gdybyśmy jeszcze przycięli wydatki, bo to by było akurat wprost przeciwne, ale gdyby się udało osiągnąć wyższe dochody. Nie udało się, nie udało nam się wspólnie, nie udało się panu prezydentowi, ale miejmy nadzieję, że to się uda na przyszłość. I to jest właśnie to, co powinno nas uczyć przy okazji tego budżetu, że w przyszłości musimy jednak, i to w tej najbliższej, zmienić sposób podejścia, ale zmienić też i działanie dnia codziennego. Ale społeczeństwu i Państwu tu siedzących na tej sali należy się to wyjaśnienie, dlaczego tak musi być i co nas zmusza do tego. Już wiecie, głównym czynnikiem jest tutaj poziom zadłużenia i to w zasadzie mówi o wszystkim, ale jest to, co najbliższa przyszłość, możliwość skorzystania z pomocy finansowej zewnętrznej, to jest to ostatnie podejście, którego nie możemy spalić. To nie jest tak w podnoszeniu ciężara, że są trzy próby, dwie można spalić i przy trzeciej jeszcze można i rekord świata pobić. Tu nie. Tu mamy jedno podejście i następnego już nie będzie. I musimy mieć z tego pełną świadomość. Czy potrafimy tak przewidzieć nasze działania na przyszły, 2017, 2020 rok, żeby wykorzystać to, co dzisiaj daje perspektywa unijna, finansowa, bo tylko tam ja widzę nadzieję. Czy jesteśmy do tego przygotowani?
Czy wiemy, co chcemy osiągnąć? Czy wiemy, kto to ma zrobić w mieście? Czy mamy pewną strategię na najbliższe 5, 10, 15 lat? W tym budżecie tego nie ma, to nie jest pokazane, bo pewnie nie taka rola jest budżetu, ale też i z dyskusji, z wypowiedzi. Tutaj szczególnie no, mam jako taki niedosyt do wypowiedzi panów radnych koalicji rządzącej, że tego mi zabrakło, bo ta nuta nadziei, tchnięcie i powiew w tej przyszłości jednak powinien z waszych ust wybrzmieć, bo jeżeli tylko komentujecie to, co jest tutaj na zapisane, no to tak to wygląda, jak to wyglądało i przyznam się, że to trochę było rozczarowujące. Za rok o tej porze faktycznie pan przewodniczący Bochowicz mówił, że pewnie będzie znowu podobny ton naszych wypowiedzi. Ja mam nadzieję, że nie. Że właśnie nauczeni i rokiem tym bieżącym, 2015, i już mądrzejsi od doświadczenia roku 2016, potrafimy przygotować budżet wspólnie, bo tak o tym mówię, budżet na rok 2017 jednak inny. Z pewną perspektywą rozwojową miasta i pokazaniem jej i z pokazaniem realnych źródeł pozyskania, głównie dochodów. Zwracam się do radnych koalicji rządzącej. Bierzcie państwo przykład z... Chociaż nie, jeszcze się odniosę do poprzedniej. Czy błędy popełnione? No pewnie tak. To właśnie również pewnymi błędami były być może inwestycje. Nie myślę tu o drogach obwodowych, ale jak sobie byśmy prześledzili budżety kilku czy kilkunastu ostatnich lat, pewnie byśmy się dzisiaj mądrzejsi od doświadczenia zastanawiali, czy coś trzeba było robić. Czyli nauka z tego. Jeżeli były błędy, to my ich nie popełniajmy. Błędy trzeba palić, a nie balsamować. Jeżeli były, niech nas to uczy i nie wracajmy do tego. I odnosząc się do dnia dzisiejszego, bierzcie państwo przykład z determinacji nowego rządu. Ja wam życzę tego, żebyście również i to wam się przeniosło na wasze działania. Działajcie tak zdeterminowani, szybko, z myślą przewodnią, co chcecie osiągnąć, a jeżeli takie pomysły się pojawią, to my wam pomożemy. To nie jest tak, że będziemy oportunistami w każdym mądrym rozwiązaniu, jeżeli tylko takie zdołacie przedstawić. Pada tutaj słowo budżet deficytu. Dla mnie tak, budżet, nie wiem, no jaki deficyt, jak jest nadwyżka, prawda? Ale dla mnie jest to budżet deficytu pomysłów. I spróbujcie z tym powalczyć, żeby się pojawiły nowe rozwiązania. Brak pomysłów, brak wizji rozwojowej miasta to jest najgorsze to, co można dzisiaj społeczeństwu przedstawić. Poznajmy ich po czynach. Tak myślę, że najlepiej mieć takie podejście do życia. No i tutaj padały różne sformułowania radnych koalicji, radnych opozycji. Ja chciałbym przypomnieć, czy w jakim sensie podziękować za wszystko dobre, co w okresie rządów poprzedniej koalicji rządzącej w Polsce się wydarzyło, ale jednym z efektów, po których poznajemy te rządy, to jest sposób i poziom zadłużenia miast na prawach powiatu, które niestety niezbyt wesoło wyglądają. Większość to jest około 40-50, nawet 95-89% i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to niewesoła lista. Mówimy na razie o roku poprzednim. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za przygotowanie budżetu, który no, ciężko jest przygotować. Jest to problem zawsze każdego samorządu przy takich sytuacjach w zakresie subwencji oświatowej, w zakresie dochodów z PIT-u, CIT-u i tak dalej. A więc to są problemy, które w jakiś sposób dotykają wiele samorządów i to zestawienie miast na prawach powiatu nam jasno precyzuje, w jakim punkcie w Polsce jesteśmy. Także Przemyśl tu nie jest wyspą jakoś szczególną, aczkolwiek no, mielibyśmy, ja mam prośbę, żeby wykluczyć z naszej retoryki, z rozmów na przykład takie sformułowanie jak zadłużenie oświaty. To jest coś, co z punktu widzenia samorządowca, a jestem samorządowcem od wielu, wielu lat, pracowałem w samorządzie miasta Przeworska, zajmowałem się oświatą i zajmuję się w jakimś sensie dalej z swojej pozycji pracy obecnej. I wiem, jeżeli ktoś mówi,
że oświata jest zadłużona w samorządzie, to mówi nieprecyzyjnie co najmniej. Ja nie mówię, że nie mówi prawdy, albo próbuje stosować niewłaściwą retorykę, żeby uzyskać jakiś efekt, nie wiem do końca jaki. To samorząd się zadłuża, nie wydając środków na utrzymanie oświaty. I nie możemy mówić, że to dyrektor. Chyba, że są jacyś dyrektorzy, to chylę czoło, którzy łamią dyscyplinę budżetową, robią zakupy niewłaściwe, no to wtedy możemy mówić o zadłużeniu oświaty. Ale generalnie, no mówię, przy tych problemach cieszę się bardzo, że ten realny, aczkolwiek oszczędny budżet jest formułowany. No i jeszcze jedna prośba do nas wszystkich, do pana prezydenta, do radnych. Ja osobiście jestem zwolennikiem inwestycji w młode pokolenia, w dzieci, w młodzież. Spróbujmy znaleźć mimo tej mizerii środki na to, aby oświata jednak była pod ochroną. Bo jeżeli nie zainwestujemy w młodych ludzi, to w kogo? To będą uciekać. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały, jaki jest, wszyscy wiemy, tutaj już padły opinie, określenia, rzeczywiście odpowiednie do tej uchwały, do projektu uchwały budżetowej. To jest projekt oszczędności. Natomiast tak naprawdę też rzeczywiście nie o projekcie uchwały budżetowej powinniśmy dzisiaj rozmawiać, tylko o planach rozwojowych dla Przemyśla. Dlatego, że uchwała być musi, budżet musi być realizowany, ale przed nami są na pewno czasy przełomu. I to chciałam bardzo wyraźnie podkreślić, że my tutaj jako radni koalicyjni, radni Prawa i Sprawiedliwości oczywiście pracujemy nad dokumentami, strategią, planami, które mają miasto rozwinąć. Mamy tego świadomość, proponujemy wiele rozwiązań z panem prezydentem wspólnie w wielu dziedzinach i mam nadzieję, że skutecznie doprowadzimy przy rzeczywiście przychylności rządu i administracji rządowej do tego, że Przemyśl będzie takim ośrodkiem jak wiele lat temu, kiedy ponad 100 tysięcy mieszkańców było w naszym mieście, kiedy rzeczywiście miasto rozkwitało. Te obszary to jest chociażby energia odnawialna, to jest wojsko, to jest logistyka, centra być może logistyczne, to jest lokowanie tutaj centralnych siedzib państwowych i nie tylko państwowych. Dzisiaj była próba podjęcia rezolucji udana. To są dotacje wspomagające specjalnie takie właśnie miasta, które nie mają możliwości własnych, aby swoje przychody do budżetu zwiększyć. Z racji tego, że nie ma tutaj bogatych przedsiębiorców, bogatych kopalni, spółek Skarbu Państwa. Stąd takie dotacje, być może celowe, będą realizowane i pozwolą, aby się Przemyśl rzeczywiście rozwinął. Takich możliwości jest wiele i w obecnym rządzie pokładamy nadzieję. Pokładamy nadzieję, to jest rząd zmian, natomiast to, co w tej chwili obserwujemy, to też jakoś nas dotyczy, ponieważ próby zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oczywiście również w jakimś tam sensie, nawet całkiem niemałym, będą dotyczyły Przemyśla i wielu, wielu innych miejscowości. Nowe ustawy, chociażby te wspierające rodzinę, jeśli nie będą przyjęte przez Trybunał, to państwo się nie rozwinie. Takich możliwości negatywnych byłoby na pewno więcej, stąd ta kluczowa sprawa Trybunału jest również dla nas bardzo istotna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Robert Ball. Ja nie przedstawiałem tego budżetu, panie radny, w smutku. Ja go przedstawiałem, jaki on realnie jest. Jestem z natury, z urodzenia optymistą i zawsze staram się być człowiekiem uśmiechniętym. Natomiast mówiąc o tym budżecie, to chciałem go w perspektywie takiej przedstawić państwu, jakiej on po prostu będziemy go realizować. Dlaczego? Dlaczego budżet inwestycyjny jest taki niewielki? Otóż dlatego, że perspektywa finansowa w pozyskiwaniu środków po prostu nie ma naborów. I siłą rzeczy montaże budżetowe nie mają racji po prostu bytu. Ona się dopiero, nabory dopiero się rozpoczną, więc mam nadzieję z uśmiechem, że w przyszłym roku, 2017, w przyszłej uchwale budżetowej, będziemy mieć takie montaże finansowe.
I mam nadzieję, że w mieście powstanie basen, na który mamy przeznaczone 200 tysięcy na projekt. Może uda nam się zmodernizować obecny basen, bo też takie działania wiem, że samorząd i urzędnicy prowadzą. Ja mieszkam w tym mieście i funkcjonuję i ja nie widzę, przepraszam, zwijania się miasta. Ja rozmawiam też z moimi kolegami. Może pan widzi, bo nie funkcjonuje może pan tutaj, bo z tego co wiem, jest pan poza miastem. Pewnie z powodów finansowych, ja już powiem, z powodów, moment. Właśnie, nie, że nie ma pracy, tylko pan za 2000 ani osoby, które wyjeżdżają za granicę, bo one nie wyjeżdżają w procentach, to niewiele wyjeżdża do większych ośrodków, do miast w Polsce. Oni wyjeżdżają za granicę, dlatego że jest taka polityka prowadzona, że za granicą się opłaca pracować i zarabiać pieniądze. Natomiast w Polsce jest z tym ciężko. Po prostu. Ja sam po sobie wiem, mając trójkę dzieci, jak jest życie drogie i ile zarabiamy. Po prostu. Więc należy do samorządu, żeby stworzyć takie warunki w samorządzie życia, aby w miarę możliwości młodych ludzi wykształconych zatrzymać, żeby chcieli funkcjonować tutaj na naszym terenie. Zawsze tak było, że młodzi ludzie wyjeżdżali. Moich kolegów, ja jestem, nie jestem aż takim młodym, że tuż po studiach, natomiast jestem człowiekiem młodym. I moich znajomych, którzy kończyli w moim, w 96 roku robili maturę, w 2000 kończyli studia, również wyjechało. Ilu z państwa tutaj rodzin, dzieci jest poza Przemyślem? Dlatego, że nie będą pracować za 1500 zł w sklepie, w którym tej samej sieci w Niemczech, w Holandii zarabiają 4 razy więcej. I proszę państwa, odnośnie oświaty, to zwracamy tutaj uwagę. Naprawdę był czas, kiedy mogliśmy wspólnie tą oświatę zreorganizować. Nie było woli, więc nie mówmy teraz, że zróbcie tak, żeby nauczyciele nie potracili, uczniowie. Był czas i nie zrobiliśmy tego, to nie wypominajmy teraz obecnej władzy rządzącej tutaj w samorządzie, żeby to zrobiła i nie udawajmy mądrych. Dziękuję bardzo. Otóż o dwóch sprawach chciałem powiedzieć. Usłyszeliśmy tutaj budżet biedy, beznadziei, cofania się, degradacji miasta. I tak. Otóż szanowni państwo, na podstawie sprawozdań RB27S w miastach na prawach powiatu na dzień 30 czerwca tego roku, a są to 6 miast: Chełm, Zamość, Łomża, Suwałki, Leszno i Przemyśl. Otóż w tej kategorii miast o podobnych wielkościach i zadaniach jedyne miasto Przemyśl na półrocze wykonało dochody ponad 50%. I dziwi się, czemu prezydent się tym nie chwali. To Zamość na przykład miał plan 341 milionów, wykonał tylko 161. Myśmy mieli zaplanowane dochody 324 i wykonaliśmy prawie 168, a więc 52% dochodów. A więc skąd ta bieda? No właśnie, dziwię się. Otóż rzeczywiście, gdy się tak porówna dochody między rokiem 15 i 16, rzeczywiście one są znacznie mniejsze, po prostu dlatego, że nie ma dochodów majątkowych, to około 20 milionów. Nie? Także natomiast dochody takie realne są na tym samym poziomie, nawet może wyższe nieco. Także to jest jedna sprawa. Oczywiście można to komentować w ten sposób, czy te dochody są dobrze teraz jak gdyby wydatkowane i realnie zużyte będą. Tutaj mam wątpliwości. No i edukacja. Szanowny panie Wojciechu Bachowicz, co to się z tą oświatą poprzedniej kadencji działo? Powiem. Była taka opcja, aby zrobić wszystko, tak budżet stworzyć,
aby subwencji utrzymać zadania subwencjonowane, prawda? Taki był pomysł tamtej kadencji. Dowód prosty jest. W jednym, pamiętam, budżecie do subwencji dodaliśmy 200 tysięcy, a potem rok następny 600 tysięcy. Tyle do subwencji dodawaliśmy. W tym roku do subwencji daliśmy 11. W tym planie podobnie jest. Po prostu jest jeszcze za mało. My powinniśmy dodawać do subwencji może nawet 15 milionów. Takie jest moje zdanie, bo takie są potrzeby. Nie ma cudów. Nie ma cudów. Inaczej po prostu oświata nie będzie funkcjonować. Po prostu ta subwencja nie jest wystarczająca. I to tyle, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo. Jeżeli to, co Pan przedstawił, to wszystko było w tonie pogodnym, to ja aż strach mi pomyśleć, jak pan występuje, jak Pan jest zafrasowany i zmartwiony, bo to już by było straszne. Ale tak już teraz na jeszcze jednym. Właśnie to, o czym Pan powiedział, też się odniosę, tak? Bo to, żeby było jasne i jakoś kompatybilne z tym, co powiedziałem wcześniej. Ja bym chciał oczywiście, żeby się pojawił projekt basenu, ale jako jeden z kolejnych. Żebyśmy swoich pomysłów nie zaczęli na przyszłość miasta, na jego rozwój, na próbę walki z takim, a nie innym poziomem zadłużenia miasta od takiego typu inwestycji. Bo jak ktoś mi udowodni i taki dowód przeprowadzi, że basen jest inwestycją dochodową, to chylę czoła. Właśnie mi o to chodziło, żeby nas było stać na budowę basenu i jego utrzymanie wtedy, gdy postaramy się o inne inwestycje, które będą pracowały, które dadzą nam to, o czym mówi perspektywa finansowa, o której mówiłem, o tych dochodach osiąganych po na przykład 2020 roku, bo tu jeszcze można liczyć na środki pomocowe. Jeżeli tak będzie, oczywiście jeden, dwa baseny, inne pomysły, których pewnie jesteśmy w stanie wygenerować wiele i w bardzo krótkim czasie. To może być pomysł wtedy, jak sami dojdziemy do przekonania, czy nasi następcy, że na tego typu inwestycje nas stać i spokojnie sobie poradzimy, a nie będzie to li tylko na garnuszku miasta. Dziękuję. No w sposób nie odnieść się, dyskutujemy w końcu, wszyscy znamy wagę budżetu i jednak pewne odniesienia się muszą tutaj paść, choćby po to, żebyśmy czuli się spełnieni jako samorządowcy. Ale tak naprawdę też z przekonania, myślę, każdy z nas ma przekonanie, to co mówi, to co robi w tym samorządzie, to ma sens i to ma później skutki pozytywne i też bym chciał w takim duchu, jednak też tej nadziei takiej przedświątecznej, że wszyscy mamy dobre zamiary, prawda? No różnie z konsekwencjami tych naszych dobrych zamiarów, ale no, myślę, że to jest wszystko gdzieś tam do zweryfikowania. Jednak ja nikomu oczywiście nie odbieram dobrych chęci do dobrych zamiarów. To jest jakby sensem naszego działania. Natomiast no, jeżeli mówimy o faktach, mówimy o tym, że budżet jest budżetem nadwyżki, no owszem, na papierze to jest nadwyżka 4 miliony, tam 100 z kawałkiem w tym roku, panie radny Ryszardzie, ale jak już popatrzymy po roku, to co było w tamtym roku nadwyżką, to dzisiaj jest deficytem 7,5 milionów, także naprawdę uzasadnione stwierdzenie. Ale ja oczywiście miałem na myśli deficyt w rozdziałach działalności gminy miejskiej Przemyśl i jako powiatu również, więc to tutaj się chyba rozumiemy, że można na takim poziomie. Jeśli już się odnoszę do, no jednak do tego Trybunału, to ja no już tej polityki myślę było dosyć na początku i nie chcę do niej wracać, ale ja już powtarzam, każde działanie, które będzie miasto rozwijać, ale akurat nie to dzisiaj, kiedy Trybunał jest zagrożony. I to nieprawda, jakie Pani Przewodnicząca Trybunał dzisiaj blokuje Państwu jako PiS-owi działanie? Żadnego nie blokuje. No Państwo po prostu wycinacie na wszelki wypadek ten Trybunał po to, żeby można było wymyślać do woli. Ale to nie o to chodzi. Chcielibyśmy jednak żyć w demokracji, chcielibyśmy żyć w państwie prawa. Jeśli chodzi o to, że nie mieliśmy strategii, ona oczywiście powstała i powstała też na papierze, ale to jest jakby jedno, co powstaje na papierze, a jak tutaj ładnie pan radny Karasiński zaczął, no
oceniajmy po czynach, prawda? I to po czynach można, jeśli modernizację Zamku Kazimierzowskiego, jeżeli rewitalizację Parku Miejskiego, jeżeli rewitalizację Starówki w takim ograniczonym oczywiście zakresie, ale to wszystko, co robiliśmy dla miasta właśnie w tych inwestycjach, nie nazywa pan strategią rozwoju turystyki, to przepraszam, to co chcecie nazwać strategią w budżecie, który proponujecie? No z całym szacunkiem, te kilkadziesiąt tysięcy na ochronę zabytków, no pewnie w ciągu roku dorzucicie jeszcze ze 100 tysięcy na kościoły, ale to nie załatwia sprawy, prawda? To już nie chcesz być też, mówię, przed tymi świętami złośliwy, ale naprawdę jak już mnie atakujecie, to muszę odpowiedzieć po prostu. Jestem może w takiej roli, że ja mam te 3 minuty, ale jakoś tak przeważnie wszyscy do mnie się odnosicie, nie wiem dlaczego. A ja was tak wszystkich kocham, lubię. Nie ma... Edukacja, myślę, że zostało wiele powiedziane. Ja doceniam. Ja nie powiedziałem, że... Nie można z tej wypowiedzi wywnioskować, że ja o to już krytykuję. Nie, ja powiedziałem, że rozumiem i uważam to za niezbędne, żeby wreszcie dokonać tych działań. I też ja nie byłem radny w poprzedniej kadencji, ale też mogę się za moje koleżanki i kolegów uderzyć w pierś. Tylko, że ta pierś nie może być jedna, bo tak bym też byście chcieli, żebym ja tylko ciągle w siebie bił swoją pierś. Natomiast wy państwo uważacie, że... pytanie jest takie, no... Ile lat jeszcze będziecie mówić, że to nasza wina, tak? No ile lat jeszcze? No to za chwilę bym się odnosił do rządu. No rząd też już jest wasz, tak? No róbcie, no naprawdę, no życzymy szczęścia, bo żyjemy w tym samym kraju. Panowie, ja wiem, że na tym koniu można długo jeszcze jechać, no ale dobrze. Jeszcze chciałem się odnieść do paru spraw. Zaklinanie rzeczywistości, takie mam wrażenie, że jak początek faktycznie był taki, no, apatyczny, nie uraża to pana przewodniczącego, no smutny jednak i taki beznadziejny, to samo w wypowiedzi pana przewodniczącego Zaleszczyka słyszałem. Ja też tak to odebrałem. To teraz jakby ten drugie, to wszyscy państwo chcecie, no, znowu zaklinać rzeczywistość, że jest tak dobrze. No do tego stopnia, że właśnie Błachowicz wyjechał za pracą z Przemyśla. No tak, bo nie chce zarabiać 2 tysięcy. No pewnie tak, ale ja już nie chcę też być złośliwy, ale jakoś tak widzę i słyszę, że nazwiska jakieś tak dziwnie podobnie brzmiące do radnych, do... No nie chcę już przed świętami, ale no są zatrudnieni ludzie w spółkach miejskich, w urzędzie, akurat i to po stronie Sojuszu, i po stronie PiSu, i po stronie Zumienia. No dla platformowców nie ma miejsca w tym mieście, tak? A jakich, panie prezydencie, bo nie słyszałem. No więc proszę państwa, no dzisiaj nie ma miejsca dla Platformy, miejsc w tym mieście pracy, dlatego że no rozdawnictwo jest takie, jakie jest. No. Ja pamiętam, jak pan prezydent kiedyś mówił, że no my teraz zwolnimy Platformę. No i co, zwolnił mnie chyba, czy kogoś jeszcze. I tak się okazało, że nie było tych ludzi Platformy, a ci, którzy tak naprawdę byli w Platformie, to się okazało, że już dzisiaj się nie przyznają do Platformy. No więc naprawdę, no, poszukajcie tych ludzi z Platformy, bo jakoś to występujemy w takim bardzo małym gronie i nikt z nas nie pracuje w Urzędzie Miasta ani w spółkach. Panie przewodniczący, tak, czas. Rozumiem, że to już trzeba byłoby kończyć, natomiast no po prostu nie sposób nie odnieść się przede wszystkim, proszę państwa. Jeżeli turystyka, to na pewno wreszcie opracujcie jakiś program rozwoju czy rewitalizacji Starówki. I to niekoniecznie kościołów, bo one są akurat w najlepszym stanie. Jeśli mówimy o rozwoju i o szansach na przyszłość, to oczywiście zamiast, będzie tu taka uchwała, socjalne sprawy rozwijać przez Caritas, to ja bym wolał, żebyśmy dawali jednak szansę w tym sporcie. I tak naprawdę tej Polonii Przemyśl, która, żeby budżet spiąć, potrzebuje około 200 tysięcy złotych rocznie. De facto płaci podatki czy opłaty w podobnej kwocie. I to można zrobić. Ja mogłem oczywiście tak w tamtym roku tutaj wystąpić z 10 poprawkami, na co oczywiście państwo byście i tak mnie powycinali. I także stwierdziłem, że szkoda czasu. Ja po prostu liczę na to, że jednak w tym, co mówiliście, sami widzicie degrengoladę i jednak to, co dzisiaj jest nadwyżką, jutro będzie deficytem, ale w ramach tego deficytu jednak uzupełnicie
pewne obszary, bo one po prostu wymrą, umrą i jeszcze te właśnie miejsca, w których miasto dobrze funkcjonuje, po prostu zniszczymy. Panie Przewodniczący, prosimy już skończyć. Ja się słucham się karnie Pani Przewodniczącej, pomny tego, co robi Marszałek Kuchciński, to ja już się boję, że Pani mi znowu jakąś karę wymierzy. Dziękuję bardzo. Żadnych kar nie będzie, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze się zgłasza do dyskusji? Pan Prezydent, bardzo proszę. Oczywiście ten ton dzisiaj taki przedświąteczny nie nastraja do takich ostrych filipik słownych, tudzież kontrowersyjnych sformułowań. Jednak chciałbym się odnieść do tego, o czym Państwo powiedzieliście. I to nie jest tak, że przykrywamy chóru optymizmem to, co było powiedziane wcześniej, gdy wstydząc się swoich słów. To świadczy o odpowiedzialności w dyskusji. Te słowa są protokołowane, te sformułowania są zapisywane. Być może będą kiedyś podstawą do prac dyplomowych różnych. Na pewno przykład Przemyśla jest takim ciekawym studium, na którym można przeprowadzić szereg analiz. Pewne dane to nawet zdarzają, że się umkną prezydentowi, o czym powiedział pan przewodniczący Łoziński. Nie znaczy to, że my nie potrafimy się chwalić, bo powinniśmy się chwalić tym, co się jednak udaje nam wspólnie jako wspólnocie. Jako wspólnocie samorządowej. Na rzecz tej wspólnoty my działamy. To nie jest sukces mój czy porażka, chociaż nie, sukces jest wielu, porażka jest tylko jednej osoby najczęściej. Prezydenta miasta. Natomiast gdyby nie Państwa także odpowiedzialność w różnych kadencjach i głosowania w różnych kadencjach, pewnie wielu z tych spraw by się po prostu nie udało zrobić. Z drugiej strony, gdyby nie było doboru właściwego kadr, gdzie w urzędzie miejskim czy w instytucjach okołomiejskich jest miejsce dla każdego fachowca. To nie jest tak, że nie ma ludzi Platformy, chyba że z jakichś względów się wypisali z Platformy, o czym ja nie wiem. Ale że byli w Platformie, gdy pracowali i pracują, to wiem, ale wszystkiego wiedzieć nie muszę. Stąd nie ma żadnej dyskryminacji, no bo trudno nagle wstąpić tam, gdzie jest zakaz zasiadania w urzędzie czy w instytucjach ustawowych, który wyklucza przynależność do partii politycznej. To jest zrozumiałe, jeżeli nie, no to ktoś chce działać w partii, to różno mówi do dyskryminacji. I pan radny Błachowicz dobrze o tym wie, że takie osoby są. I w urzędzie, i w instytucjach około. I ja tych ludzi cenię. Nie za poglądy, przepraszam, ale za fachowość. I odwagę tego, że się sami nie chcą zwolnić, co zrobił zresztą pan radny, gdy był wiceprezydentem, bo sam się zwolnił. I w przeciwieństwie do mnie akurat, ja proponowałem panu pracę w jednej z debat kadrowego, pan jej nie przyjął i musiał wyjechać pewnie z Przemyśla. Pan się śmiał wtedy z tego, no ale tak było. No tak było. I rozmawialiśmy także o spółkach, gdy jeszcze współpracowaliśmy razem, więc propozycja była współpracy. I dzisiaj nie można się od tego odcinać, no bo pamięć ma to do siebie, że wybieramy to, co chcemy, ale trzymając się litery takiej, no, takiej uczciwości wzajemnej wobec siebie, gdy się było ze sobą 3,5 roku, no to jednak należy o tym pamiętać, bo czasami będąc po drugiej stronie, się szybko chce o tym zapomnieć. Ja póki co wyrzutów sumienia nie mam. Nie wszystko robię w sposób dobry, zdarzają mi się błędy na pewno i często, jak po ludzku, zwyczajnie. Natomiast na pewno obraziłbym swoich współpracowników, którzy siedzą tutaj, którzy każdy, bez względu na to, do kogo dzwoni, z jaką sprawą, prawda, raportując, co dzieje się w urzędzie, to ja jestem spokojny i śpię spokojnie, że o 6 rano CBA nie zastuka, bo wszyscy staramy się pracować uczciwie i ci pracownicy bez względu na przynależność partyjną bardzo dobrze wykonują swoje obowiązki za niewielkie wynagrodzenie, co także jest niejako nie przekłada się na system motywacyjny, może być tylko odwrotnie odbierana. Mimo wszystko te osoby pracują wytrwale na rzecz właśnie wspólnoty i za to przy tej okazji dziękuję, bo to jest okazja do podziękowań. Będziemy mieli jeszcze opłatek, to na pewno podziękuję. Ale taka jest prawda, że państwo jako organ i urząd jako instytucja i wszystkie instytucje obok pracujemy jak możemy najlepiej. Różna jest ocena, natomiast nie można powiedzieć, że się nie staramy i myślę, że to jest także bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały budżetowej nr 221 przez 2015, czyli uchwały budżetowej na 2016 rok, proszę o podniesienie ręki.
z autopoprawką, oczywiście. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przy czterech głosach wstrzymujących się, trzech przeciwnych, Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową głosami 16. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze Pan Prezydent. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym podziękować wszystkim raz jeszcze za dyskusję rzeczową, ale przede wszystkim za głosowanie Państwa radnych za i tych wstrzymujących się, bo Państwo dostrzegliście także w tym budżecie to, co jest dobre, nie tylko to, co jest złe. I podziękować chciałbym Pani Skarbnik za przygotowanie budżetu, gdyż rzeczywiście Skarbnik Gminy jest Państwa, osobą... Posłuchajmy jeszcze. Skarbnik Gminy, w tym przypadku Miasta Gminy Miejskiej Przemyśl, Pani Skarbnik Łańcucka jest osobą, która jest rzeczywiście osobą bardzo kompetentną, jak wiecie, i naprawdę przy tak złożonej sytuacji to wymaga pracy też zespołowej, więc ma zespół i pracowników i sama w sobie, więc dziękuję Państwu za głosowanie, a Pani Skarbnik i moim zastępcom także za przygotowanie tego budżetu. Dziękuję bardzo.